Ludzie Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze to będę powtarzał, że jest to wielka sprawa, kiedy możemy w tym cudownym imieniu się spotykać, zgromadzać. Bo Przemek tu dzisiaj powiedział wiele bardzo mądrych słów. Wierzę w to gorąco, że te słowa pochodzą wprost od Boga, od Ducha Bożego. My zawsze mamy taki dylemat wyboru, gdzie chcemy być. Ja jestem przekonany, że ci, którzy narodzili się na nowo z wody i ducha, to mają to pragnienie być razem, spotkać się w tym cudownym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest to treściwe, to najważniejsze. Dlatego, że życie nasze przemija. Każdego jednego dnia przybliżamy się do końca naszej pielgrzymki. Kiedy wczoraj odeszła znajoma, której było mi darowane zwiastować Słowo Boże, ale niestety nie zrobiła dalszego kroku w swoim życiu. Tak to pozostało. Ale jej serduszko nie wytrzymało tego napędu, tego naporu. No i wczoraj została pogrzebana. Jakże często lekceważymy czas łaski Bożej, który jest nam darowany. Nigdy sobie nie myślałem, że kiedyś będę opowiadał o Chrystusie. Zawsze byłem samotnikiem. Chociaż w rodzinie miałem i biskupa protestanckiego, dwóch księży, to jednak ten świat więcej mnie pociągał niż to, co oni mówili. Dzisiaj wiem, że Pan Bóg ma z każdym człowiekiem plan. Czy wcześniej, czy później człowiek usłyszy to jego pukanie. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za to, że kiedy zapukał do mojego serca lat 37 temu i kiedy chciałem mu podziękować, nie umiałem otworzyć swoich ust. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Kiedy moja córka umierała, byłem bezsilny. Lekarze byli bezsilni. Chciałem się modlić, a nie wiedziałem jak. Chciałem się pomodlić Ojcze Naszym. Zapomniałem. Uświadomiłem sobie wtedy, że przez te 31 lat ten świat wszystko ze mnie wybrał. Pozostała jakaś religijność. Pozostała świadomość, że chyba Bóg istnieje. To było okropne. Ale dzisiaj jestem mu wdzięczny, że tą drogę z Nim, z Bogiem, mogłem rozpocząć od podstaw, od samego dołu. I kiedy często wychodzę na spacer w góry z moimi psami, rozmawiam z Bogiem. On jest duchem. On mnie ogarnia. On jest ze mną. Ja go czuję. Czuję Jego obecność. On dał mi swojego Bożego Świętego Ducha. Czyniąc sobie w moim ciele świątynię, mogę z Nim rozmawiać. To jest coś wspaniałego. Jak mówi jedna z pieśni, mam przyjaciela, pełen mam miłości. To jest mój Bóg. Kiedy dzisiaj rozważaliśmy słowo, tak jak każdego jednego dnia, czytaliśmy między innymi psalm 34. Było tutaj powiedziane, że chcemy wielbić Boga. Nie da się tam w tym zgromadzeniu na rynku, czy tam gdzieś
czy na jakimś Oktoberfest wielbić Boga. Nam po prostu wszystko wolno, ale Słowo Boże nas przestrzega, że nie wszystko dla nas jest pożyteczne. Moi kochani, my często patrzymy na rzeczy, które nie powinniśmy oglądać. Jakże często dotykamy czy słuchamy rzeczy, które infekują nasze chrześcijańskie życie. Nawet sobie z tego sprawy nie zdajemy, a one mają wpływ na nasze postępowanie, na nasz każdy dzień. I pytanie się nasuwa, że jak my rozpoczynamy dzień, który darowany nam jest od Boga. To nie jest coś, co nam się należy. To jest łaska Boża, że rano możemy otworzyć nasze oczy. Boże, dziękuję Ci, że otworzyłeś jeszcze dzisiaj moje oczy do nowego dnia. Jestem Ci wdzięczny za to. Jestem Ci wdzięczny za to, że dałeś mi taki przywilej nie tylko wołania za sobą do Ciebie o pomoc, o ratunek, o mądrość, o Boży pokój, o więcej miłości, abym mógł kochać tych, których stawiasz mi na drodze. Ale że dałeś mi przywilej wołania do Boga za tymi, którzy Ciebie jeszcze nie poznali, którzy żyją w swojej religijności, są bardzo gorliwi, chcą budować krzyże największe na świecie, pomniki rzekomego Chrystusa, czy różne inne talizmany, czy bożki Aszery, jak dzisiaj słyszeliśmy. Chcę wielbić Ciebie za to, że jestem. Chcę wielbić Ciebie za to, że mam społeczność z Tobą każdego jednego dnia. Dawid, wybraniec Boży. Człowiek, który pas owce. Ja pasę swoje krowy. Człowiek, który, na którego Bóg postawił pieczęć. Czy i na Ciebie, i na mnie Pan Bóg nie położył pieczęci jako wybranego Bożego? Czy Pan Bóg nie oczekuje od Ciebie nie tylko wiary, ale przede wszystkim świętości? Jak my uważamy naszą świętość przed Bogiem? Czy to dopiero tam, kiedy nas odwoła? Zobaczmy, czytając Słowo Boże, możemy zauważyć wiele listów pasterskich, gdzie na początku czytamy do świętych i wierzących, chociażby w Kolosan. Kim jestem przed Bogiem jako ten, który narodził się z wody i ducha? Czy jestem tylko wierzący? Tak jak Izrael, który szedł z niewoli ponad 400-letniej niewoli babilońskiej, który wierzył w Boga, a jednak oddawał cześć innym bożkom, które sobie narobił po drodze? Jak to jest, bracie i siostro, przyjacielu, przyjaciółko droga? Jak to jest w Twoim życiu? Czy ustami naszymi wielbimy Boga, a sercem jesteśmy daleko od Niego? Co w Twoim przekonaniu znaczy bojaźń Boża? Co to jest bojaźń Boża? Czy to jest ucieczka przed Bogiem? Przecież my się nigdzie nie schowamy. Bóg nas wszędzie ogląda. Zanim pojawi się słowo na naszych ustach, On już wie, co chcemy powiedzieć. Ile razy wyskoczyło nam z buzi słowo nieparlamentarne i zastanawiamy się, Jezu, jak to się mogło stać? Przecież należę do Ciebie. Duch Święty mieszka we mnie. I coś takiego. Ja wiem, że człowiek szybko by się usprawiedliwiał. Brat Pański Jakub pisze, że wszyscy uchybiamy. Obyśmy nie uchybiali w rzeczach, które gorszą naszych bliźni, naszych najbliższych.
ileś razy wypowiadamy słowa: Jezu, ja Cię kocham. Boże mój kochany, kocham Cię całym sercem. Ale Pan Bóg wie, czy my rzeczywiście mówimy to szczerze. Pan Bóg zna nasze serca, zna nasze myśli, On jest wewnątrz. Ale On oczekuje, abyś to, co mówił, dał innym. Abyś kochał innych ludzi. Jest tylu wierzących wokół nas, tam gdzie ja mieszkam. Nie mamy kontaktu ze sobą. Nie potrafimy rozmawiać. To jest tragizm. Nieraz się czułem, jakbym był w obcym kraju, gdzie jest mowa, której nie rozumiem. Dlaczego? Co dzieli człowieka wierzącego od wierzącego? Co dzieli człowieka, który narodził się na nowo, od innego? Skoro mamy tego samego Bożego Świętego Ducha, który nas zapieczętował, nie możemy być razem, to dokąd się wybieramy? Dokąd się wybieramy? Pamiętam parę lat wstecz. Miałem ewangelizację 100 kilometrów stąd w sobotę. Ale tak się złożyło, że mój brat cielesny odszedł. Pan go odwołał i w piątek miał mieć pochówek. Młodszy ode mnie. I okazało się, że dostałem telefon w czwartek, że nie będzie w piątek pochówku, ale będzie w sobotę i to do południa. Stanąłem przed wyborem. Boże, co mam zrobić? To jest mój brat, 4 lata młodszy ode mnie. Będą oczekiwać, że będę. A przecież ja mam ewangelizację 100 kilometrów stąd, gdzie będą czekać ludzie na Słowo Boże. Że będą tam ludzie, którzy przyszli z ulicy, którzy szukają tej prawdy w swoim życiu. Szukają tej drogi, o której dzisiaj tak wiele było powiedziane. Jezu, co mam zrobić? Pomodliłem się o to. Rano wstałem w sobotę, po społeczności siadłem w samochód i pojechałem. I pojechałem na ewangelizację. Mamy wybór. Tak jak dzisiaj było powiedziane również przed naszego brata. Gdzie chcemy spędzić ten czas wieczorny? Razem, jako Boża rodzina? Dziękując Panu naszemu za to, że jesteśmy, że jeszcze jesteśmy? Czy iść, oddać cześć temu światu? Uciechom tego świata, które i tak przeminą? Zobaczcie, co mówi psalmista w 44 psalmie. To mówi Dawid. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Czy my, jako Boże dzieci, wybieramy sobie czas, kiedy chcemy błogosławić Pana przez nasze życie? On nie oczekuje od Ciebie i ode mnie, abyśmy Mu co chwilę powtarzali: kocham Cię, mój Panie. Ale On mówi: pokaż mi to. Pokaż, jak mnie kochasz. To są tylko słowa, ale ja chcę owoc. Nie bądź drzewem jesiennym, dwukroć umarłym, jak mówi Słowo Boże. Ale pokaż mi to, jak kochasz. Nie przechodź na drugą stronę ulicy, kiedy idzie Twój brat, kiedy idzie Twój sąsiad, kiedy idzie człowiek, do którego masz podejść i powiedzieć: wybacz mi. Pan Bóg tego oczekuje. Masz się nie gniewać na inną osobę, tym bardziej na brata. Kiedy wczoraj dostałem takie zdjęcie, tam było na tym zdjęciu napisane, że uważa mnie ta osoba za przyjaciela. Chcę Wam powiedzieć, przyjaciel, to jest wielkie słowo.
To chyba jest największe słowo, jakie człowiek może przyjąć. Możemy mieć wielu znajomych. Odpisałem tej osobie. Dzisiaj dopiero, po modlitwie, odpisałem jej, że mam wielu znajomych w Azji, w Afryce, w Europie Zachodniej, w Polsce. Ale przyjaciół nie mam. Przyjaciół mam mało wokół siebie. Jest tak wielu wokół mnie ludzi, którzy zdradzają. Którzy, kiedy przyjdą doświadczenia, odchodzą od ciebie. Tak jak Paweł pisał, wszyscy mnie opuścili. Demas umiłował świat. Wszyscy mnie opuścili. Pozostał sam. Ze swoimi więzami, w więzieniu, w chłostach, w głodzie, w chłodzie. A kiedy wydawał świadectwo o swoim życiu, to powiedział, nie ma o czym mówić. O moim życiu nie warto mówić. Lepiej mówić o naszym Panu, o Chrystusie. Chrystus to nic innego jak Zbawiciel. Chrystus. Ten, kto jest w Chrystusie, to ma pewność zbawienia. Jeśli jej nie masz, to musisz ją mieć. Jak się da żyć, nie mając nadziei? Ja jestem pewien, że moja żona mnie kocha i poszłaby w ogień za mną. Ja tak samo. I chociaż już jesteśmy 51 lat razem, to tak samo ją kocham. Dalej mówi Dawid, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Czy jest? A może polityka jest ważniejsza niż chwała na ustach moich dla mojego Pana? Może mówienie o innych, których nie ma. Zobaczcie, co jest na naszych ustach. No bo w końcu musimy zrozumieć, dokąd się wybieramy. Czy z takim podwójnym, trzyletnim życiem możemy się znaleźć w miejscu odpocznienia naszego Pana? Nie wierzę w to. Ale raczej czeka nas miejsce wiecznej kaźni i hańby. I potępienia. Dalej mówi, dusza moja będzie się chlubić Panem. A czym ja się chlubię? Nowe auto przywiozłem. Czy to jest moja chluba? Czym ja się chlubię w życiu? Że mam może trochę więcej kasy niż mój brat w Chrystusie? Czy to jest powód do chluby? Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Jak to? Bóg mówi? Wielu ludzi zadaje mi to pytanie. Jak to? Bóg Cię wysłuchuje? Bóg do Ciebie mówi? Tak, mówi. I pytanie, kiedy przemówił ostatnio do Ciebie? Bóg mówi. I On dzisiaj mówi, będzie na końcu powiedziane, bo napiera mnie Duch Święty na słowa, które muszę dzisiaj powiedzieć. Duch Święty mówi. Bóg mówi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. A mamy ich dużo. Co to będzie jutro? Komu wierzymy? Że obiecuję nam poprawę emerytur w 2019 roku? Może znowu o 20 zł brutto? Gdzie jest moja nadzieja? Gdzie szukam? Gdzie pokładam moje życie? Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza Wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego.
Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Taki jest nasz Pan. Nie Budda, nie Allah, chociaż mówią, że te religie były wcześniej niż chrześcijaństwo. Ale mnie religia nie interesuje. Mnie interesuje żywa wiara. Bo sprawiedliwy mój, mówi Pan, z wiary żyć będzie. Czy Budda umierał za mnie? Czy Krishna umierał za mnie? Kto umierał za mnie na krzyżu? Kto wziął to wszystko na siebie? Czy nie i Pan Jezus? Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Nie buduje sobie schronów atomowych. W Ameryce możecie kupić już za nieduże pieniądze. 10 tysięcy dolarów można kupić dobry schron z wyposażeniem. A ja mam schron za darmo. I chcę go dawać tym, których Pan Bóg stawia mi na drodze. Pan Jezus Chrystus, najlepszym schronieniem dla człowieka. W Ewangelii Marka szesnaście jest takie słowo, o którym muszę powiedzieć, bo nie mogę się oprzeć Duchowi Bożemu. Napiera niesamowicie na to słowo. Jest to słowo, które mówi, kto uwierzy tej Ewangelii i ochrzczony zostanie, właściwie zanurzony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Niesamowite słowo. I kiedy modliłem się nad nim, prosiłem Pana o odpowiedź. Co stoi na przeszkodzie człowieka, który słuchając Ewangelii zastanawia się w sercu swoim, to jak to jest? Czy kiedy mnie pokropiono, miałem miesiąc czy dwa, mogłem usłyszeć i uwierzyć tej Ewangelii? Jak to jest? A może ktoś mnie oszukuje? Może tak jak Pan Jezus powiedział, obłudnicy, chytrze zamieniliście przykazanie Boże na naukę ludzką. Zobaczmy. Może jest ktoś pośród nas, który ma dzisiaj z tym problem. Religia mówi o czymś innym. A religia to jest nauka ludzka. To nie jest Słowo Boże. Jeden z pastorów, z którym rozmawiałem, tu przy kościele ewangelicko-ozburskim, w którym byłem konfirmowany, powiedział mi coś takiego. Pan nie może uczyć naszych dzieci, bo Pan by im tylko o Chrystusie mówił. A myśmy dzięki tradycji przetrwali na Śląsku Cieszyńskim. Pan mówi, a ja myślałem, że dzięki Bogu. Zobaczmy, jakże wielu wokół nas jest tych, którzy nas zwodzą, którzy próbują zamienić Słowo Boga żywego na naukę ludzką, aby tylko Cię odwieść, abyś nie miał żywota wiecznego, abyś się nie zanurzył w Chrystusie. Co stało na przeszkodzie Eunucha na drodze pustynnej, kiedy Filip pojawił się wokół jego powozu? Zobaczmy, nawet w tych odrodzonych zborach chrześcijańskich nie głosi się tego, co w Słowie Bożym jest zapisane. Że człowiek podczas ewangelizacji, czy w ogóle jest na nabożeństwie, chciałby przyjąć Pana Jezusa, oddać swoje życie Bogu i zostać ochrzczony, zanurzony w Chrystusie, to dowiaduje się, że za pół roku, że wpierw go będą uczyć, jak ma żyć? To ja się pytam, czy tak nas naucza Słowo Boże, a mamy mówić jak Słowo Boże? To idźmy do kostnicy
i rozmawiajmy z tym nieboszczykiem, który tam jest. Spróbujmy go nauczyć czegoś. Czy umarły jeszcze coś może? Zobaczmy. Ja tu czytam coś innego. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Chodziło o Izajasza. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? No ja, pół roku trzeba czekać. Katechumenę muszę z ciebie zrobić. A potem zdecydujemy na Radzie Starszych, czy cię zanurzymy w Chrystusie, czy nie. Zobaczcie, czy nie wynoszą się ponad Słowo Boga, ponad samego Boga, zmieniając Jego postanowienie? Czytamy dalej. Filip do niego powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Co stoi na przeszkodzie w twoim życiu? Religia? Bo ci ksiądz powiedział, że byłaś pokropiona, to znaczy ochrzczona, a teraz uwierzyłaś? A ja czytam zupełnie coś innego. Że wpierw mam uwierzyć, a potem mam zostać ochrzczony. To znaczy zanurzony. Bo chrzest to nie jest dobre słowo. Oryginalne jest zanurzenie. W Chrystusie. W Jego śmierci. A potem masz dział w Jego zmartwychwstaniu. Bez tego nie masz życia. Nie ma życia. I zobaczmy, co się stało dalej. Jeśli z całego serca wierzysz, możesz. I odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. To jest nauka Boża. My możemy powiedzieć, ale ja w to nie wierzę. Ale tak mówi Słowo Boże. A całe pismo jest przez Boga natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ja w to wierzę. Ja go czytam 37 lat i codziennie widzę w nim co nowego. Ona jest żywe. Ona mówi. I mówi dzisiaj do naszych serc. Nieposłuszeństwo, moi kochani, jest czymś strasznym. Przeczytam na temat chrztu jeszcze z listu Piotrowego. Ten, który ciągle tam coś miał koło Pana Jezusa. Kiedy go zobaczył na morzu, postanowił do niego przyjść. Jest to możliwe. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, wszystko jest możliwe. Możemy i po wodzie iść. Ale kiedy zaczniemy patrzeć pod nasze nogi, zaczynamy wątpić i zaczynamy tonąć. I wtedy warto zawołać: Jezu, ratuj! Ile razy ja w życiu zacząłem tonąć? Bo przestałem patrzeć na Jezusa. Czy wam się to nie zdarzyło? Dalej czytamy: w nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. To znaczy Jezus wstąpił do Szeolu. Ale tu jest mowa na temat potopu jeszcze, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Czekał 120 lat. Jak ten Noe z rodziną klepał tym chorobą. Gdzie nie było morza. Gdzie nie było deszczu. Bóg zraszał ziemię. Oni nie znali deszczu. Tym bardziej, żeby widzieli jakiś ocean. Nie było. To trzeba było przyjąć wiarę. Noe to przyjął. Jego rodzina też. Może czasem mieli problemy, ale budowali. A inni się z nich śmiali. Czyli Noe zwariował. Gdzie tam w polu Korab buduje?
Ale zobaczmy. Kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To są słowa, które dzisiaj Pan Bóg kieruje do naszych serc. I ci, którzy przeżyli to nowonarodzenie, którzy pozbyli się nie tego cielesnego brudu, ale starego swojego życia, którego się wyrzekli, umierając z Chrystusem przez zanurzenie, powstali do nowego życia. Coś pięknego. Bóg dzisiaj o tym mówi. I w liście do Tesaloniczan jest mowa o nieposłuszeństwie. Moi kochani, nieposłuszeństwo jest czymś ogromnie złym przed Bogiem. Czy kochamy dzieci, które nam są nieposłuszne? Pewnie, że ich kochamy. Ale więcej kochamy te, które nam są posłuszne. Taka jest prawda. Kiedy my mówimy, zrób to, a ono mówi nie, nie za bardzo nam to pasuje. Popatrzmy na Boga, który mówi każdego dnia do nas. Czy zawsze jesteśmy Mu posłuszni? Kiedy wołamy do Niego, jako do naszego Ojca w niebie, Abba, Ojcze, Tatusiu, czy zawsze wypełniamy Jego wolę? Ja tu czytam, a wam uciskanie. Było też powiedziane o problemach, które są w naszym życiu. One są. Jesteśmy wyśmiewani. Niektórzy przechodząc koło nas miauczą, jakby kocura widzieli. Mówią, kociarze. Zobaczcie. Niektórzy opluwają nam twarz. Kiedy opowiadamy o Chrystusie. Inni mówią o tym bajarzu, będziemy cię słuchać później, innym razem. Kiedy Paweł przemawiał na Areopagu. Mówił im o Bogu, którego nie znali, a mieli jednak ołtarz dla Niego. A wam uciskaniem dać odpocznienie bez uznani, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga. Czy ci, którzy wielbią Allaha, Buddę, Hare Krishna, czy oni poznali Boga? Gdyby poznali Boga, to by tak nie robili. To by tak nie żyli. Ale oni nie poznali Boga. Zatwardziałość ich serca na to nie pozwala. Nauka, religia zniewala ich ku temu, aby im służyli. I tu jest wyraźnie napisane, którzy nie poznali Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, nieczasowe. Nie ma czystca na 1000 lat. Nie możemy się niczym innym wykupić. Dzisiaj wykupuje nas krew Chrystusa. Tam już potem nie będzie nic. Zatracenie wieczne. Oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, a przyjdzie, aby być uwielbionym wśród świętych swoich. Tu nie jest napisane wierzących. Świętych, bądź święty, jak mówi Jezus. Bo i ja jestem święty. A święty to jest oddalony od grzechu. Wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Bo świadectwu naszemu uwierzyliście. I to jest słowo, które dzisiaj Duch Boży kieruje do serc, które mają wątpliwość. Ja też ją miałem. Ja też ją miałem. Moim duchowym ojcem był człowiek, który był przeciwko chrztu. Który zwiastował Ewangelię po ewangelicku. Ja wiele lat pracowałem z nim. 13 lat.
A kiedy Pan Bóg odwołał go z mojej drogi do wieczności, to postawił na drodze mojego życia innych ludzi, którzy wskazali mi kierunek, który był dla mnie zakryty. I dzisiaj mówię o tym wprost, bez względu na to, co uczynią z moim życiem ci, którzy w to nie wierzą. Kiedy wczoraj widziałem chrześcijan, którzy byli zamknięci w taki koiec jak dla psa i rachu, których podpalono, polano benzyną i podpalono ich żywcy, nie mogłem na to patrzeć. A jednak nie wyparli się Chrystusa. Jakie doświadczenie przyjdzie na ciebie, że zaczynasz narzekać? Tak jak mówi Słowo Boże, nie narzekajcie. Narzekają ci, którzy nie mają nadziei, ale nasza nadzieja jest w Bogu, w Chrystusie. Duch Boży daje nam siłę do przetrwania, ale też do opowiadania, że w Nim i przez Niego dojdziemy do zwycięstwa. Nie bójmy się tego świata, który przemija, pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pycha życia. To przeminie. Nie patrzmy na autostrady, na których czytamy szerokiej drogi. Naszą drogą jest Chrystus. Naszą prawdą, którą prosimy, jest Chrystus. A końcem tego jest życie wieczne z Nim. Chcielibyśmy być tak jak ten Łazarz, który był na łonie Abrahama, który nie walczył o swoje, któremu psy lizały rany, kiedy siedział koło domu bogacza. Nie zazdrośćmy innym, którym się może lepiej powodzi. To wszystko zostanie. Ja widziałem kiedyś taką rycinę, było to w Watykanie, na początku chrześcijaństwa. Był krzyż betonowy zrobiony. Pod tym krzyżem była woda. To było baptysterium. Z jednej strony krzyża wchodziło się po schodkach i trzeba było przejść pod tym krzyżem, zanurzając się, wychodząc na drugą stronę. To czynił kiedyś Watykan. A dzisiaj od tego odeszli. Ale warunek był taki, że zanim żeś wszedł pod ten krzyż do wody, musiałeś wszystko z siebie zrzucić. A na drugiej stronie krzyża odziano cię w prześcieradło. Bo to wszystko nowym czyniem. Tak to uważane było biblijnie, że musimy, o czym dzisiaj brat Przemek powiedział, wszystko pozostawić. Jeżeli wszystkiego nie pozostawimy, Pan Bóg nie uwielbi się w Twoim ani w moim życiu. Będzie to ciągle ta sama wędrówka pod górę z plecakiem pełnym problemów, zgryzot, czasem nienawiści, nieprzebaczenia. Przychodzimy pod krzyż. Pod krzyżem posiedzimy, popłaczemy, ponarzekamy. Nakładamy ten wór, ten plecak na nowo na plecy i próbujemy zejść. Ale to spowoduje, że już nie zejdziemy, ale z hukiem i z trzaskiem spadniemy z tej góry i rozbijemy się. Lepiej to zostawić tam na górze. Przychodząc do Jezusa, tak jak mówi jedna z pieśni, przyjdź do Jezusa. Dziś jeszcze czas. Usłysz głos Jego i nie bądź jak głaz. To są słowa, które dzisiaj Pana nasz kieruje do naszych serc. Obyśmy słyszeli Jego głos. Co mam zrobić, Jezu? Czy mam dalej służyć religii, w której Boga nie ma? Czy mam służyć Tobie w uświęceniu, w posłuszeństwie? Amen.